Planując laserową korekcję wzroku, zawsze musimy dokładnie zbadać powierzchnię rogówki. Musimy zobaczyć, czy pacjent ma suche oko lub nie. Dla pacjentów mających suche oko przed zabiegiem zawsze e, proponuję e, terapię suchego oka przed zabiegiem. I jeżeli takie suche, to suche oko zostanie e, wyleczone, następnym krokiem może być laserowa korekcja wzroku. Jeżeli Widzimy, że nie ma poprawy suchego oka, wtedy możemy pomyśleć o alternatywnych metodach korekcji wzroku. Na przykład, tutaj mówimy o wszczepieniu soczewki fakinej, którą omijamy korekcję rogówkową, która doprowadza, zwłaszcza na początku, do suchości oczu. Są też pacjenci, którzy mają pewne syndromy, pewne zespoły, i w takim przypadku laserowa korekcja wzroku nie jest możliwa. Jeżeli anatomia na to pozwala, możemy próbować korygować wzrok za pomocą innych metod. Jeżeli anatomia na to nie pozwala, odradzamy jakąkolwiek korekcję wzroku.